Siemano, z tej strony Fornal TV. Witam Was w kolejnym challenge'u. W dzisiejszym challenge'u będę pił dzisiaj 1,5 litra coli. Mam na to czas 2 minuty. Jeśli nie wykonam tego challenge'u, to mam niestety karę. A jaką to wymyśli przemo pasjonat z Dawidem, kamerzystą. Nie wiem, co oni wymyślą, ale już się przerażony jestem. Ten challenge jest od widza. Niestety nie było 2-litrowej coli, ale jest 1,5 i spróbuję to wypić 2 minuty. No i ogólnie piję to przy okazji też, żeby przemo pasjonat był 200 subów w tym roku. Nie. Raz, dwa, trzy. Powinni przy tym czardasza grać, jak on bije. Hobo! Ja bym kiedyś kaszkę z butelki piłem. Minuta minęła. Chobo, chobo. Tego brodu mu brak. Nie. Oj, oj, pochodzi. Nie. No stety lub niestety dla tutaj owych osób, czemu pasjonata i Dawida, niestety lub niestety dla nich, ich kieszeń pieniądzowa nie zaboli ich, a karą miało być zjedzenie wege kebaba. Niestety powalczyłem, ja jestem ogólnie człowiekiem antywege niestety. Uważam, że jedzenie wege to nie wege, no ale to jak uważa, niech uważa. Każdy ma swoją opinię, szanuję. No i zakończyłem ten nowy odcinek, udało mi się. Dziękuję, że trzymaliście kciuki przed ekranami. Piszcie propozycje kolejnych challenge'y. Oczywiście nie za bardzo chorych jak ten. Tylko w miarę możliwości. Ale postarajcie się wymyślić coś, żeby przegrał i zjadł tego wege kebaba. Możecie zobaczyć. Bo bardzo chcą widać. Wymyślcie coś taki ten, że po prostu... Nie bardzo chcą chyba, żebym zjadł tego wege kebaba. Może w następnym challenge'u mi się nie uda, co wymyślicie. Tak jak z tym arbuzem wtedy. O, jak z tym arbuzem właśnie w pierwszym, co nie zjadłem niestety. No to... To zrobimy dynię. Na czas. Za kamerą był Dawid Wyluzowani TV. Timerem odpowiedzialnym za czas był Przemu Pasjonat. Dziękuję mu za mierzenie czasu. Dawidowi za kamerowanie tego. No to wpadajcie na ich kanały. Oby zostawcie im subskrypcji, łapeczki też. Bo to jest ważne. No i do następnego. Siemano. Dobra.